Każdy, kto przyszedł na mszę świętą, może wzbudzić intencje, podziękować za zdany egzamin albo skrócić męki czyśćcowe jakiemuś bliskiemu zmarłemu. W końcu włożyliśmy w to trud, musieliśmy pokonać drogę z domu do kościoła, zrezygnować z obejrzenia kolejnego odcinka ulubionego serialu albo z innej jakiejś czynności. Więc jeśli jest wysiłek, to jest również i duchowa nagroda. Więc możemy to poświęcić zarówno w jakiejś intencji, jak i po prostu za to podziękować Panu Bogu. Ksiądz w trakcie Eucharystii może wzbudzić dwa rodzaje mszalnych intencji. Pierwsza to ta, którą wzbudzają wszyscy uczestnicy liturgii, a druga to jest szczególna intencja celebrującego, z której wynikają wyjątkowe owoce. I ona jest odczytywana na początku mszy świętej na głos. I właśnie za nią księża otrzymują tak zwane stypendium mszalne, czyli tę, potocznie mówiąc, co łaskę. Nie jest to konkretna kwota, dlatego że ksiądz nie wydaje za to paragonu, to nie jest oferta, usługa, bo to by było po prostu niestosowne. Zresztą popatrzmy na słowo cena. Co ono oznacza? Że dana rzecz ma taką wartość. Więc kiedybyśmy powiedzieli, że ceną mszy świętej jest 100 zł, to moglibyśmy równie dobrze przykleić na mszę świętą plakietkę, tak jak w sklepie odzieżowym na koszulę. A czy msza święta jest warta 100 zł? Nie, zdecydowanie nie. Ona jest bezcenna. Nie jesteśmy w stanie zapłacić Bogu odpowiedniej kwoty za poświęcenie Jego Syna. Nie jesteśmy w stanie zrekompensować Jezusowi Chrystusowi tych wszystkich uderzeń w trakcie biczowania, wniesienia ciężkiego krzyża na Golgotę oraz haniebnej śmierci. Nie jesteśmy w stanie zapłacić za jakąkolwiek interwencję Boga w historię ludzkości, dlatego że one były podyktowane miłością. Gdyby któryś z księży się trochę zagalopował i by podał konkretną kwotę, jaką trzeba zapłacić za mszę świętą, to wtedy przypomnijmy mu, że składane ofiary na Eucharystię nie mogą mieć charakteru transakcyjnego. Po co płacimy księżom na mszę świętą? I tutaj stop. Musimy zmienić nasz sposób wysławiania się. Nie płacimy za mszę świętą, tylko składamy ofiarę na utrzymanie księdza obok sprawowanej mszy świętej. A to zmienia całkowicie postać rzeczy. I ta ofiara jest szczególnie ważna dla tych księży, którzy nie są zatrudnieni ani przez szkołę, ani przez inną instytucję, gdzie jest im zapłacona pensja. Często są to jedyne pieniądze, które otrzymują, bo różne zbiórki i tace mają swoje przeznaczenie, a to na utrzymanie parafii, kościołów, osób zatrudnionych w parafiach i tutaj można by było długo wymieniać. I dlatego oprawiamy to w tym zgrabnym określeniem co łaska, mając w sobie tę nadzieję, że ludzie zrozumieją nasze położenie, że jeśli ksiądz nie otrzyma tej ofiary, to nie będzie mógł wsadzić niczego do garnka i prawdopodobnie, obojętnie jakby to radykalnie brzmiało, po jakimś czasie będzie musiał wybyć z parafii, ponieważ nie będzie miał niczego na swoje utrzymanie i pójdzie do tego miejsca, gdzie go przyjmą z otwartymi rękami, dlatego że żadna parafia nie otrzymuje żadnych tajemniczych finansów z Watykanu. Na sprawę ofiar składanych przy okazji mszy świętej warto spojrzeć dobrym duchowym okiem, bo wysokość sumy pieniędzy, którą składasz na Eucharystię, jest wprost proporcjonalna do trudu i twojej ofiary, którą włączasz w Eucharystię. Czyli przekazane materialne zasoby są uczestniczeniem w tej ofierze przez duże O. Zobacz, jakie to jest wyraziste, że ma to wymiar duchowy. To nie jest tylko jakaś kościelna mowa, trawa, składam ofiarę, tylko ty rzeczywiście ciężko zarabione pieniądze inwestujesz w kapłana, w Alter Christus, drugiego Chrystusa, który będzie przedstawiał twoją sprawę Bogu. Zobacz, czy to nie jest znamienne? Pieniądze są zawsze delikatną sprawą. Ale jeśli tego nie omówimy, to w naszym myśleniu będzie więcej plotek, bajek i legend. Dlatego dobrze, że już mamy to za sobą. Ale starajmy się za każdym razem, kiedy składamy ofiarę księdzu, dobrze z tej sytuacji skorzystać. I ten ból ciężko zapracowanych pieniędzy i oddawania ich powierzmy Bogu. Powiedzmy, Boże, spraw, aby z powodu tego mojego wysiłku ta intencja, za którą będzie się modlił dany kapłan, była przez Ciebie jeszcze lepiej przyjęta.